proszę. Nawet to schodzi z tej ściany. To już jest tragedia dla was. Wiem. Patrz się tlej. No to słuchajcie, zaczęło się, mamy w końcu ten dzień. Przyjechał Maciek. Siemano. Maciek, powiedz, ile kilometrów jechałeś tutaj? 270 niecałe. No, 270 km przyjechał gość, pomóc w remoncie, chociaż pierwszy symboliczny młotek wbić, bo zajdzie mi z tym 2 albo 3 tygodnie. Będzie sporo tematów fajnych. Przy okazji będę pokazywał wam kilka spraw, kilka odcinków. No na pewno odcinek o budowie swoich paneli takich homemade, akustycznych, z wody mineralnej, no wam nagram na podstawie tego, co nam się nagrało. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że ten remont będzie nagrywany, potem skleję z tego jeden fajny, wielki film, odcinek, no i tak to właśnie wygląda. No tak jest. Tu są ślady wojny po panelach akustycznych. Zostały. Podbijały się na ścianie. Znaczy kurz się w sumie podbijał. Tam były powieszone na suficie. No i ogólnie plan jest taki. No właśnie, tu są już pierwsze rzeczy remontowe. Propos planów. Plan jest taki, że musimy przerobić prąd w ogóle w tym pomieszczeniu, bo zawsze brakuje gniazdek. I historia jest tego typu, że tak, tu trzeba będzie wstawić 4 gniazdka, a pomyśleliśmy, że nawet postaramy się wstawić 6. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To gniazdko, które jest tutaj, no niestety zostanie zlikwidowane, bo na tej ścianie będzie, cała ściana będzie wyglądała tak jak ściana w drugim pokoju. Będzie taki kamień betonowy położony na tę ścianę. Tutaj w środku ściany będzie taka fajna, świecąca niespodzianka, o tym już niedługo. Na drugiej ścianie będzie również taka niespodzianka świecąca, ten oazis zdrapujemy, ściągamy. Będzie taki mniejszy oazis na 2 literki, też sobie świecił. Dodatkowo zmieniamy totalnie kolory ścian, będziemy szli w szarość. Podłoga zostaje, bo podłoga jest świeża, niedawno robiona. Sufit zostaje na biało, natomiast cały pokój będzie szary. Wleci nowe biurko. Wleci nowe biurko. O kamerkę. Wleci nowe biurko, przede wszystkim szersze. Troszkę monitor sobie muszę opuścić, bo siedzę i mam złą postawę przy komputerze. Ale biurko będzie w każdym bądź razie poszerzone na całą długość pokoju, bo teraz miałem zrobione z dostawką, ale będziemy robić na całą długość pokoju. Biurko customowe robione na zamówienie. Fajnie mieć szwagrów w rodzinie, którzy zajmują się budową mebli. Wszakże panele akustyczne wedle ramy, wedle mojego projektu też będą realizować. Fronty przyjadą z firmy, która wycina laserowo w sklejce. Chłopaki też fajnie robią w drewnie. Zrobimy naprawdę fajne, nowe, designerskie panele akustyczne. Mam nadzieję, że będą tak samo skuteczne. Zobaczymy. Na pewno pomyślałem, że nie będę robił z 5-centymetrowej wełny, tylko zrobimy z 10-centymetrowej, tak jak było dotychczas. No i to grzejnik, który mi brzęczy, niestety będę musiał wyciąć z pokoju, jest mi totalnie niepotrzebny. Pomieszczenie jest tak małe, dodatkowo ogrzewane jest z boku, z drugiego pomieszczenia, więc nie będzie tutaj problemu z wilgocią. Tutaj trzeba zrobić więcej kontaktów, bo są tylko 2, prawdopodobnie zrobimy 3. Ten trzeba przenieść w ogóle tutaj, bo do końca ściany będzie przesunięte biurko. No i ogólnie najśmieszniejsza sprawa to będzie tym za chwilę, to trzeba wyciąć parapet, wstawić totalnie inny, bo ten kolorystycznie nie pasuje. Roletka też pomarańczowa niestety wyleci, w ogóle spójrzcie, jak zapadało śniegiem. Jest rewelacja. No i takie ślady zniszczenia po wojnie trzeba będzie wygładzić. No a co jest najśmieszniejsze, trzeba pozrywać tą wstrętną piankę i ta pianka pozostawia po sobie na pewno sporo kleju, więc będzie z tym sporo roboty, trzeba będzie to poskubać. No i jeszcze będzie totalnie nowe oświetlenie. Na suficie będą 2 lampy świecące w ścianę, na ścianie będzie świecący ledon i no i góra też zostanie totalnie zmieniona, więc dzieje się, dzieje. Właśnie zabieramy się za demolkę, wynieśliśmy wszystko z pokoju. Ze studio Maciek tam sprawdza kąty proste, ale chyba kątów prostych nie ma. Nie ma nic, nie? Chata, słuchajcie, ten dom był robiony chyba przez budowlańców ze skrzynką wódki albo co najmniej piwa i nie ma tutaj kątów totalnie. Więc ja nie będę tego na siłę zmieniał, bo bym musiał cały sufit podwieszać
robić od zera, skuwać, zbijać, więc po prostu jest katastrofa. Maciek symbolicznie tutaj już, proszę bardzo, demoluje. Oasis, jedziesz. Mamy to. Dawaj, patrzcie, co tu się dzieje. Moją firmę zerwałeś ze ściany, ty brutusie. Czas się wziąć do roboty. No właśnie, czas się wziąć do roboty. Patrzcie, jak poszło w ogóle. Poszło z farbą. Z farbą, z gładzią. Będziemy skubać tego sporo, widzę, na pewno będzie sporo roboty. Remontu mamy dzień drugi, wczoraj z Maśkiem do czwartej i z szefową do czwartej w nocy żeśmy rzeźbili tą ścianę. Pomaga jedynie naprawdę dobre namoczenie, zresztą widzicie, i podchodzi to wszystko, odchodzi z tynkiem, z farbą, to są dwie warstwy tynku, jakaś gładź, ze trzy farby lateksowe, więc naprawdę jest mega temat. Dodatkowo okazało się, że ktoś tutaj zrobił puszkę od prądu, prawdopodobnie do kontaktu, będziemy zaraz to odkrywać. Trzeba tą puszkę wykuć, osadzić głębiej, bo jak będziemy kłaść kamień, to nam ten kamień tutaj będzie odstawał, a to jest niedopuszczalna sprawa, więc plan na dzisiaj. Kończymy ścianę, potem szykujemy Maśka do domu, bo ma 300 km do domu, 350, tak? 270. No, 270, 300 km do domu ma, chłopak. A na wieczór, jak uda się zrobić tą całą ścianę, to będziemy powoli rozkuwać prąd i ciągnąć kable na gniazdka. Raczej skończy się tylko na huciu i zobaczymy, co będzie dalej. 31 stycznia, 23 godzina prawie remontu, dzień drugi. Dzięki serdeczne Maćkowi, który pomagał nam przez dwa dni zrywać farbę, klej, kilka warstw tej ściany. Maciek już pojechał do siebie, ja dokończyłem temat, pozrywałem wszystko. Już zaprzyjaźniłem się z przewodami, postanowiłem jednak, że wymieniamy całą instalację na nową trzyżyłową, tak jak to Bóg przykazał. Będzie sporo z tym roboty, będzie sporo kucia. Na dzisiaj koniec. Pójrzcie sobie, jak to wygląda wszystko. Pokażę to w szerokim kadrze. Z bazuki. Już kable sobie zaczynają wisieć powoli. Puszka też się pojawiła. Tu mamy do gniazdka już zrobione dojście. Będzie tutaj sporo roboty. Tam już też zacząłem wykuwać na gniazdko. Będzie szersze i troszkę obniżone, więc sporo jest roboty. Z całością teraz pora zająć się sklepem internetowym wieczorem, więc wszystko musi jakoś ruszać. I do zobaczenia dnia kolejnego. 1 luty 2.21 remontu, dzień trzeci. Dzisiaj kujemy... Właśnie. Spójrzcie sobie sami, dzisiaj wykuwam przewody elektryczne ze ściany. Na jutro już umówiony elektryk, bo jak wiecie, no, żeby grzebać w takich sprawach, to trzeba mieć papiery i legalne badania i tak dalej, więc będziemy tutaj rozplanowywać tą instalację trzyżyłową, rozplanowywać, zrobię sobie prawdopodobnie gdzieś tutaj nad oknem puszkę z bezpiecznikami osobną do pomieszczenia i będziemy tutaj główne zasilanie aż ze skrzynki domowej. Na szczęście poddasze jeszcze nie zrobione, będziemy ciągnąć do skrzynki domowej, do skrzynki z bezpiecznikami, zasilanie tam ze środka domu, więc ciekawe, czy się uda dzisiaj te wszystkie kable wykuć. Zobaczymy, na razie idzie bardzo wolno, ale najgorsze, tą ścianę mamy ze sobą już zrobioną, więc cały tynk zerwany już ze ściany, jest wszystko w porządeczku.
spójrzcie, ale jazz. Odkułem dwa przewody i tak kuję i znalazłem głęboko jeszcze trzeci przewód osadzony. Okazuje się, że nikt nie wie, gdzie on idzie. A żeby było śmieszniej, idzie sobie tutaj, gdzie te dwa, tylko głębiej. Jest tu ucięty. Więc to jakiś chyba kabel alfa. Generalnie do pomocy musiałem użyć SDS-a, bo przecinek i młotek to nie najlepsza opcja, idzie się zajechać. A z drugiej strony idziemy, bo nic se do kłębka, jak to mówią, tylko trzeba uważać, bo tam jest łazienka i tam są ładne płytki na ścianie. Delikatny progres poczyniony. Słuchajcie, trzeba stwierdzić jedno. W tym pokoju trzy puszki. Tam jedna, tam druga i tam trzecia. I trzy kontakty. Tam jeden, tam drugi za drabiną i tam trzeci, połączony w sumie jeden z drugim. Więc ciekawie, ktoś miał niezłą wyobraźnię. Jedziemy dalej, do kolejnego miejsca. Chyba będzie teraz w dół. No to po niespełna 3 godzinach mamy fajrant, ja w sumie już się wykąpałem, nawet poczekałem, aż osiądzie kurz i bojowe ślady walki z kablami. Spójrzcie sobie, jak to już wisi wszystko. Więc reasumując, dzisiaj udało się rozkuć praktycznie wszystkie przewody, tamten idzie do światła, mamy tutaj cały system i również te, które idą do przełącznika. Jutro, czyli czwartego dnia, przyjeżdża elektryk, z którym się umówiłem, zresztą znajomy nasz, który dobrze ogarnia takie tematy, nawet i pracuje w Tauronie, więc wszystkie informacje, pozwolenia, etc. będzie miał. No i dobra wiadomość jest taka, że przyjechał już parapet, fajnie mieć szwagrów, którzy pracują z mebelkami na co dzień. Udało się załatwić taki całkiem fajny kawałek blatu kuchennego z odpadu, który będzie mi akurat pasował kolorem, nawet boki pomalowali, zabezpieczyli, więc no cóż, kolejna kasa zaoszczędzona, a będzie, mam nadzieję, wyglądać bardzo fajnie, bo parapet już widziałem, na dniach wam go pokażę. Tymczasem mam taki wstręty ten parapet cholernie i będzie pasował totalnie do nowej kolorystyki pomieszczenia. Więc tak kończymy dzień trzeci, a teraz światełko i... Czwarty dzień remontów. Ja już po wizycie elektryka, w sumie jest późno w nocy, bo 22:20, jak zaczynamy dzisiejszą walkę. Już jak widzicie, na ścianie jakieś tam plany elektryczne, mamy listę zakupów też zrobiona, więc pokrótce pokażę wam, jak to będzie wyglądało i co będziemy robić. Nadmienię tylko, że miałem na samym początku plan, żeby zrobić tutaj skrzynkę z bezpiecznikami i z różnicówką w tym pomieszczeniu, a od skrzynki zasilającej w domu, tam od głównego licznika, pociągnąć sobie kabel. Natomiast pomyślałem, że ta skrzynka może mi drgać w rytm muzyki, to jest plastikowe i nie myślą o takich rzeczach, więc wymyśliłem, że skrzynka z bezpiecznikami zrobimy tam przy liczniku i kabel pociągniemy. Fajny plus jest tego typu, że będziemy robić tutaj poddasze użytkowe i jeszcze jest wszystko niezaaranżowane, mam tylko pociągniętą podłogę, więc wystarczy, że wbije się do góry tutaj przez sufit głównymi przewodami zasilającymi i wylecę sobie tam nad licznikiem, gdzie już mam i tak dziurę na kable zasilające zrobione. Więc tak będzie to pokrótce wyglądało, jeśli chodzi o główne zasilanie tego pokoju. Tam będą bezpieczniki, tam będzie dodatkowa różnicówka. Natomiast wylecimy sobie gdzieś z tego miejsca, prawdopodobnie przy oświetleniu albo tu gdzieś obok, i polecimy sobie przewodami zasilającymi tutaj oczywiście do gniazdek. To zostanie w tym samym miejscu, to dolne. Z tym gniazdkiem nie wiem, co zrobimy, zobaczymy, jak przyjedzie plafon oświetleniowy, jak przyjedzie nasza reklama na ścianę, zobaczę, jak to jest wykonane i podejmę wtedy decyzję, co z tym zrobić.
Natomiast tu polecimy trzema żyłami przewodów do przełączników. Dodatkowo tu będą trzy przełączniki świetlne, dwa świecznikowe podwójne, jeden pojedynczy, bo na suficie będziemy mieli tutaj po punkcie świetlnym lewo i prawo, który będzie świecił w ścianę. I z drugiej strony również będą takie punkty świetlne, również po lewej i po prawej stronie, które będą świeciły i fajnie oświetlały ścianę za biurkiem. Myślę, że uda się zrobić fajny klimacik do filmów w nowej jakości, jak kiedyś w końcu dorobię się aparatów z powrotem do kręcenia filmów. Na razie kręcę z telefonu, więc z tą fajną głębią, delikatnym oświetleniem i dobrym jednocześnie kontrastem, jasnością i ostrością jest ciężko na telefonie, dlatego na razie jestem na etapie mocnego doświetlania filmów, ale to się kiedyś zmieni. Natomiast tutaj będą gniazdka, na pewno to zostanie przeniesione do tego gniazdka, mam podłączony internet tutaj, to zostanie przeniesione gdzieś w to miejsce tutaj, bo będzie dużo większe biurko zrobione, z racji takiej, że biurko planuję sobie od razu zrobić pod ten mini serwis instrumentów. Tam będzie potrójne albo nawet zrobimy więcej gniazdek, może z 5 gniazdek. Zobaczę, jak to się wszystko ułoży, ile tego zostanie. No i w sumie kontaktów i gniazdek więcej nie będzie. Plan na dzisiaj to muszę po prostu wszystkie bruzdy po kablach powiększyć, bo tych przewodów będzie dużo więcej. Robimy przede wszystkim instalację trzyżyłową z przewodem ochronnym. Dotychczas była w tym pokoju dwużyłowa instalacja i wszystko było pociągnięte z zasilania z pokoju obok, więc jeden bezpiecznik wypinał mi 2-3 pomieszczenia w tym domu. W ogóle to jest niedopuszczalna sytuacja, więc w końcu robimy to tak jak należy i mam nadzieję, że troszeczkę tego brumienia sprzętu uda się dzięki podłączeniu przewodu ochronnego do sprzętu elektrycznego tego brumienia uda się pomniejszyć i trochę to zniwelować. Więc ja zabieram się do pracy. Mamy 3 lutego, 5 dzień remontu. Znowu zaczynam bardzo późno, 22 wszakże, ale ogarnąłem dzisiaj sporo rzeczy. Byłem w Castoramie, kupiłem dwie puszki farby, kupiłem wiadro gładzi do nakładania wałkiem, kupiłem wór kleju do naszego kamienia ozdobnego na ścianę, kupiłem narożniki, bo trzeba tutaj okno poprawić, bo ma strasznie brzydkie narożniki. Kupiłem siatki ścierne, kilka innych gadżetów, bezpiecznik, 100 metrów kabla kolejnego, 3x1,5. Byłem jeszcze u dentysty, ogarnąłem sklep, gadżety reklamowe, które robimy, które mam w planach robić, jeszcze dwóch dostawców bluz i koszulek ogarnąłem, więc naprawdę sporo się dzieje. Zaczynam 22, słuchajcie. Myślałem, że pójdzie trochę szybciej wczoraj, w planach było więcej do zrobienia, ale elektryka mam umówionego na sobotę. Dzisiaj jest środa, więc mam jeszcze 3 dni, żeby tak naprawdę wszystko powykuwać i myślę, że spokojnie na to starczy czasu, a potem pójdzie tylko z górki. Pokażę wam, jak to wygląda, co zrobiłem wczoraj. Udało się już osadzić, na razie wstępnie oczywiście, osadzić puszkę na 3 przełączniki, w tym jeden podwójny, 2 świecznikowe. Tutaj już duża bruzda na 4 przewody elektryczne i zaczynam sobie teraz tą ścianę całą zrobić wzdłuż. Tutaj mamy bruzdę, w dół trzeba też wykuć, no i polecimy jeszcze w tamtą stronę do kolejnych punktów świetlnych i do reklamy w formie LED-onu. Też trzeba zrobić przewód, więc jest naprawdę sporo roboty, do soboty mi z tym zejdzie. No ale będę relacjonował codziennie, tak jak obiecałem, początek, no i może jakieś tam zdjęcie, czy też zakończenie, więc działamy z tematem. Siemacie, dobrzy ludzie, 5 lutego 2020, 6 czy 7 dzień remontu, zależnie czy tą pierwszą sobotę zaliczę jako pierwszy dzień, to symboliczne wbicie szpachelki w ścianę. Właśnie po tylu dniach polski budowlaniec byłby już nieźle nam zdręgolony, ale wszakże ja dużo pracuję i nie mogę sobie na taki stan pozwolić, nawet bym nie chciał, bo potem właśnie wychodzą takie, o, widzicie za mną tam z tyłu? Jak ktoś tak dużo wypije, tak mu głowa leci i tak kuje, takie ślady wychodzą. Ja tego nie zamierzałem poprawiać, bo jak już było, to niech sobie będzie, nie ma stresu z tym. W każdym bądź razie wczoraj wam misję pokazywałem, bo nie było po prostu co. Wszakże kucie ściany w kółko jest mało interesujące, ale dzisiaj już kończę. Kucie zostało mi wykuć jedno miejsce na jedno gniazdko. Dokładnie ten kontakt będziemy przenosić tutaj gdzieś w okolice parapetu. I dzisiaj będziemy osadzać wszystkie puszki. Jutro przyjeżdża elektryk, będziemy ciągnąć przewody, kłaść kable.
I dzisiaj muszę się przebić na górę, bo pod daszem będę ciągnął przewód do tego fajnego, mojego małego, muzycznego, przyszłego pomieszczenia. Więc ja się zabieram do roboty i trzymajcie się, cześć! 7 lutego, mamy 8 dzień remontu. Jeszcze nie zacząłem pracy, co prawda, bo wczoraj w nocy i dzisiaj rano bawiłem się jeszcze z odpowietrzaniem układu. Pora na małe podsumowanie i zaraz powiem, dlaczego odpowietrzam układ ogrzewania w domu. No właśnie. Co udało się zrobić? No wiadomo, ściągnęliśmy totalnie brzydką piankę, zerwaliśmy pod nią sklejoną farbę, cały tynk spod spodu, całą gładź spod spodu, bo tynku tam oczywiście trochę zostało na tych cegłach jeszcze. Potem było zrywanie tutaj naklejki, oczywiście również zrywanie farby z gładzią, z klejem do tapet, który troszkę tam przenikł w struktury tej szpachli. No potem zacząłem wykuwać przewody od razu, gniazda, całą resztę, żeby to wszystko poodkrywać, bo w planach było coś takiego, że nie będę zmieniał instalacji prądowej, zostanę przy tej, co jest. Natomiast jak zobaczyłem, jak to jest zrobione w tym pokoju, to powiedziałem jedno: robimy to od nowa. Więc no jest wszystko prawie tak, jak Bozia przykazała. Wleciały już tutaj i puszki na 3 przełączniki, będą 2 podwójne świecznikowe i 1 pojedynczy. Wleciały wszystkie przewody tak, jak trzeba, puszki. Ja to muszę wszystko oczywiście jeszcze dzisiaj pozabezpieczać, poknaufować. Ułożyć jeszcze tam muszę kable, tylko gipsem przemocować do ściany, bo troszkę odstają. Tutaj mam taki roboczy kontakt aktualnie. Jeden. Resztę sobie podłączę. Natomiast elektryk pomógł mi ogarnąć po prostu podłączenie głównego zasilania, rozprowadzenie przewodów, żeby sobie to wszystko ogarnąć i wyobrazić. No właśnie, dlaczego odpowietrzam układ i to na koniec tego podsumowania, co się udało zrobić przez tydzień, to spójrzcie na tą rzecz. O nie, gdzie grzejnik? No właśnie, tu jest grzejnik. Postanowiłem, że w tym pokoju nie będę miał grzejnika, bo jest połączony drzwiami z pokojem mojej małżonki, która ma tam swoje studio. I tam jest takie dobre ogrzewanie, że jak otworzę drzwi, to tu wszędzie jest ciepło, nie boję się o wilgoć, wszystko się fajnie wysusza i ciepło jest w dwóch pomieszczeniach, a mi ten grzejnik po prostu brzęczał i dodatkowo rury do tego grzejnika miałem poprowadzone, spójrzcie jak. Rury do grzejnika były poprowadzone przy ścianie, odstawały one od ściany, robiły taki dystans i nie można było biurka do końca dosunąć tutaj. Dodatkowo za rurami, widzicie, to jest wszystko niepościerana taka gładź, plus tynki. No strasznie to wszystko wyglądało, nie mogę sobie na to pozwolić już na tym etapie. Spójrzcie, dojrzałości jakiejś tam budowlanej, żeby tak to wyglądało. No więc tak się skończył tydzień. Z tego miejsca dziękuję wam serdecznie za wszystkie wpłaty na YouTubie, na live'ach, które robiliście. Tak obliczyłem, że dzięki YouTube'owi, wyświetleniom w przeciągu 1,5 roku, które zbierałem i gdzieś tam od, no w sumie od 1,5 roku jest włączone zarabianie, ok, przez 1,5 roku, udało się zebrać środki na 5% wartości tego remontu pomieszczenia. Dla was mało, dla mnie dużo. Kropla drąży skałę. A tymczasem tyle ode mnie. Koniec podsumowania. 2 tydzień. Myślę, że jeszcze chyba nie ostatni przede mną. Codziennie wieczorami pracuję po 2-3 godzinki, może 4, zależnie ile jest czasu. Wiecie, że pracuję zawodowo, mam rodzinę, żonę, dzieci, to wszystko wymaga mnóstwa czasu. Ale nie poddaję się, działam z tematem, bo im szybciej skończę, tym szybciej znowu zobaczymy się na YouTubie w nowych materiałach. A tymczasem za tydzień w niedzielę 2 podsumowanie 2 tygodnia i pokażę wam, co udało się zrobić. Dodatkowo codziennie obserwujcie mnie na fanpage'u Akademii Keyboardu i społeczności na YouTubie. Tutaj wrzucam też posty z aktualnych postępów. Powodzonka, trzymajcie się, cześć!